szosy być. No napęd musi lśnić. Wesoła wsi podkarpacka. Gość 150 lat temu. Dużo? 1886. 36. 88, 6. A tu to poniżej to. Podejrzewam, że tu starzy ci właściciele. Miklaszewskie, a tu? W łacinie coś chyba. Registrant in peace. No, to jest ciekawsze. W łacinie. Stare są, mówiłem, 150 lat, bo tamten... I to podobne są te. Dosyć duży. Ale nie ma czegoś takiego w pobliżu. Nie ma, nie ma. Tam ty tu jeździłeś? Tu, nie wiem, Hadała tutaj jeździ, wszyscy jeżdżą. Ja na zdjęciach ani razu nic takiego nie widziałem. Chyba już tak są zmachani, że już nic nie widzą. A i bocian z rybią. O cholera, czy to czapla? Czapla to jest. Czapla? Czapla. Tu się szkoli lód. No, ten taki, który ten? Drobny mieszczański, czy już ten komunistyczny? Ten bardziej bogatszy. Fajnie to wygląda, nie? No, jeszcze kryty strzechą. Nie, ale tam jakby... Pierwszą wojnę ten domek przeszedł na pewno. Przeżył. Drugą przeżył. Panowie! Leżańsk, a w Leżańsku czeka Leżańsk! Tu zjazd? To. Cameras on!
tutaj jest następna. Po lewo, po prawo. Jest groby tu takie. Kulturowe. To są takie tam, wiesz co? Takie bramy rali. No. No. Bramy rali. Tak. O, patrzcie, jaka tamta jest, kurde. Tu na dole. No, no, no. To jest stara, to już są nowe budowy. Uphill. Zakonnicy i siostry zakonne. O, tutaj stary ksiądz. 1874-44, Matko Święta. A, bo my się... Tak, my idziemy w tamtym kierunku, to są coraz starsze. To są coraz nowsze. A, takie... Wiem, z rysunku jakiegoś. Widocznie zdjęcia już nie mieli żadnego i musieli otworzyć. Czekaj, ale tam są takie stare, popatrz. Popatrz, jakie są zdjęcia. Patrz, 1867-17. To my, popatrz tu. Tu są. 64. Dobra, zdjęcia, masz rację. Ale to zdjęcie, patrz. W 21. to zdjęcie stare musiało być. Sepia jeszcze widać. No. Zdjęcia klasztoru nie będzie. Klasztor jest... Kurde, chyba żebyśmy to objechali jakoś. Tam poszukujesz. Tylko akacje są, uważać trzeba. Musiałem oczywiście patyków nazbierać. No, było coś. O, tutaj też. Też, bo mi się wydaje, że to było, wiesz co? Rozwalone, może jakaś armata lub coś. Trochę ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, powyżej 8. Nie, to jest 12, to co tutaj stoi. Baszta. No tu jesteś, nie? No 12. Tak, jak nam je wołał? Bucio. Gdzie jedziemy? Tak jak Kamil mówiłeś, tu przy tej drodze głównej? Z powrotem? Tak. A teraz szukamy... Szamy. No to jedziemy główną tutaj drogą do domu. Dojechał do nas nasz zawodnik z Rzeszowa. Witamy Piotra. Gromkie brawa.
Patrzcie, złoty. Tu weź pan, tu zdjęcie. Ten, kto to przeczyta, ma piwo u mnie. Ej, ale najlepszy jest ten łańcuszek, to my kurta, to jest solidne, ale łańcuszek to nie gadaj tak. Złoty łańcuch. Ale słuchaj, panie, złoty łańcuch, a kutka za 5 zł. Krata zamknięta. Ale ta droga to jest ciekawa. Dobra, jedziemy nim. Dobra. Jeszcze przez chwilę na pewno, ale musimy na pewno skręcić w prawo. Tak, Tomek, masz rację. Zgadzam się. Ale patrzcie, jaki fajny teren. Zajebista droga. Tak no, jak chcieliśmy. No. Dojedziemy do jakiejś wiaty. Jak to wygląda. Do jakiejś wiaty, jak już będzie drugi czerwony ślad, czy tam jakiś. Ja tam pod mapę, Tomek, podjedę, bo chyba tam mapa. No, jest mapa, Tomek, chodź. O, zobacz, masz tu, o. Na ten, na groble, nie? Kam i tędy. Ale ten laki majdan jest po drodze. Jest! Coś tam jest. Pomnik ofiar hitleryzmu. No widzisz, hitlerowskiego faszyzmu. Pisze. Nie ma daty. Bo na, a fundatorzy, czekaj. Ale to daty nie wstawili? Nie. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Rada Miejska w Nowej Sarzynie. Nie wiedziałem o tym nawet. Ale to fajnie widać, patrz, to kiedyś ktoś obsadził, bo już trochę wyrosło. Mhm. Tego nie ruszać. Kurde, bo mi to widzę, że mnie to spali gębę. Bo już się wypaliło. Najgorsze jest to, że teraz smaku nie będziesz czuł. Dam radę. Olejem zaleję. A może Meksyka? Świeżym olejem zaleję i będzie.